Szczęść Boże, coś wam powiem. Z pozycji fotela czy kanapy każdy wydaje się idealny i mądry. Mamy wszelką wiedzę na każdy temat, jakbyśmy byli podłączeni do wszystkich zasobów bibliotecznych na świecie. Mamy moc wydawania dyspozycji, bo w naszej głowie każdy będzie nas słuchał. A życie okazuje się brutalne i pokazuje nasze prawdziwe miejsce. Nagle okazuje się, że cała nasza złudna mądrość rozsypała się, a każde słowo wypowiedziane nie miało pokrycia w czynach. I oby taki obraz nas nie dotyczył. Jeśli pouczamy innych, co mają czynić, w pierwszej kolejności czyńmy to sami. Dlatego najlepszą katechezą jest świadectwo życia. Hipokryzja i obłuda faryzeuszów i uczonych w prawie nie podobała się Jezusowi. Niestety jest ona grzechem, który trapi ludzi w każdym pokoleniu, tak małych, jak i wielkich, osoby publiczne oraz zwykłych śmiertelników. Jezus na ten temat uczył bardzo wyraźnie. Kto by między wami chciał być wielkim, niech stanie się waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Dalekim od rzetelności chrześcijańskiej jest ten, w którym nie ma pragnienia realnego przyczyniania się do dobra społecznego, niezależnie od zajmowanej pozycji. Jezus mówi o Bożej sprawiedliwości i miłości. Wydaje się, że są to proste i jasne słowa, ale rzeczywistość, do której się odnoszą, jest bardzo głęboka, ponieważ Boża sprawiedliwość nie sprowadza się do tego, co my rozumiemy przez sprawiedliwość. Miłość Boża też nie jest taka jak nasza, tak krucha i ograniczona. Sprawiedliwość Boża to trwanie w Jego obietnicach, wytrwałość w Jego miłości, wiecznym miłosierdziu. Ludzie pełni Ducha Bożego niosą swoje ciężary z pokorą i nie boją się przyjść z pomocą innym, którzy także są utrudzeni. Same słowa nie zmieniają świata. Świat zmienia się przez naszą pracę, niejednokrotnie ciężką i mozolną, bo jest to praca nad sobą samym. Ta praca to przede wszystkim ucieczka od wybielania się, od łudzenia się, że nie jestem taki zły i słaby. Przede wszystkim nikt z nas nie jest nieskazitelny. Nie kopmy dziur, które staną się pułapką i przyczyną upadku innych. Nawracajmy się i walczmy, by Jezusowe biada nas nie dotyczyły. Zamiast wymagać od innych, zacznijmy wpierw wymagać od siebie. Jak rzekł nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz, w ciężkiej dla wszystkich podróży życia nie godzi się własnych ciężarów na cudze barki zwalać. Pycha i udawanie są jak mur, który odpycha łaskę. Poza tym na nic nam się nie przyda. Chrystus pewnego dnia nas osądzi, oceni to nasze serce. Spójrzmy zatem na nasze własne życie. Jeśli jest w nim grzech i jesteśmy pod jakimś względem niedoskonali, nie przerażajmy się tym i nie kamuflujmy tego na siłę. Po prostu stańmy w prawdzie przed sobą samym i światem. Zaufajmy w Boże miłosierdzie, jak mówi święty Paweł. Oddajmy samych siebie Bogu jako ci, którzy powstali z martwych.